Witam was bardzo serdecznie, Gennady Wyduty z tej strony. Długo mnie nie było, przynajmniej tydzień nie pojawiały się żadne nowe filmy. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami tym, jak ludzie mieszkają w Paragwaju. A to nie przypadkowo, tam za mną widzicie z daleka stoi dom, piękna willa. Zresztą w niej mieszka, to jest jedna z willi, w której mieszka i jest właścicielem, człowiek, którego wynajmujemy ten oto domek, który stoi za mną. Troszeczkę skromniejsze, też piękny, ładny, z ładną działką. Właśnie tam dzieci na mango się bawią. A ja chciałbym zrobić taką mały spacerek i pokazać wam poziomu życia ludzi w tym samym kraju. Ta sama ziemia, ten sam rząd, te same możliwości finansowe, ta sama waluta, faktycznie wszystko to samo, ten sam język. I pytanie, dlaczego jedni ludzie mieszkają tak, a inni inaczej? Dlaczego jednych ludzi stać na to, a innych nie stać? Od czego to zależy? W ogóle Paragwaj jest uważany za kraj, gdzie mieszka bardzo dużo narodowości. To są japońskie kolonie, to są kolonie koreańskie, niemieckie, rosyjskie, ukraińskie, nawet polskie są, nawet Polaków znaleźliśmy tutaj. A właśnie to jest taka piękna willa tam stoi. Wartość no, przynajmniej 600-700 tysięcy dolarów, może więcej. A ja idę tutaj dróżką, która prowadzi do naszego domu. A spójrzcie, jakie piękne kwiaty tutaj rosną. Nie mogę wam tego nie pokazać, tak? Widać, nie widać. O, tak sobie rosną, piękne. Podobne do polskich, tak? Ale są to paragwajskie. A więc, słuchajcie, przejdźmy się, zobaczmy, jak mieszkają ludzie w tym kraju. Byłem totalnie zaskoczony, ponieważ ten kraj jest na liście krajów, gdzie ludzie uważają się za najbardziej szczęśliwych ludzi na świecie, autentycznie. Więc kiedy przyjechaliśmy tutaj, zaczęliśmy zastanawiać się, no co takiego ich uszczęśliwia. Tym bardziej, że przeprowadziliśmy się tutaj z Florydy, gdzie mieszkaliśmy prawie rok, gdzie poziom życia i wiele innych rzeczy jest zupełnie no nieporównywalny do Paragwaju. Więc dlaczego ludzie na Florydzie nie są uważani za szczęśliwych, najbardziej szczęśliwych na świecie, a w Paragwaju tak? No teraz przejdziemy drogę, słuchajcie, tutaj motocykliści, motory to są tutaj na porządku dziennym, tak? A droga, jak widzicie, to jest typowa paragwajska droga, dojazdowa, taka wiecie, zamiast asfaltu używałem kamień. To jest kamień, taki łupniak, to jest taki bruk paragwajski i z tych właśnie tego typu, z takich dróg jest włożone wiele, wiele, no inaczej może, z takiego kamienia jest włożone wiele, wiele dróg, a ja idę zwykłą uliczką w paragwajskim miasteczku Hohenau. I chcę wam pokazać, jak to mieszkają ludzie. Zobaczycie, dosłownie na tej samej ulicy różne poziomy życia. Ludzie są bardzo przyjaźni, tak, machają ręką, kiwają, i po prostu nieznajomi, to się bardzo podoba. Są bardzo prości, szczęśliwi, nie są tacy zazdrośni, nie są tacy zawiśnie. Ola, pytałem się ciebie, kieta, no to jest takie skróte, jak się masz, coś takiego. I to każda osoba. Jak ty zwrócisz uwagę na kogoś więcej niż jedną sekundę, kiwa ci głową, jak to jest motocyklista, pokiwał głową, pomachał ręką, pojechał dalej. Dobrze, że kierownicę nie wypuścił. I właśnie tak idziemy. Takie małe domki, tak, stoją. Tu mieszkają ludzie bardziej zasobni. Naprawdę. Tu, tam jest też domek. Tak. Z tamtej strony widzieli się wille za kilkaset tysięcy dolarów. Pojedziemy dalej, może następnym razem pokażę wam jeszcze inne domy. No tutaj mieszkają proste ludzie. Samochodzik niewielki. O właśnie. Idziemy taką uliczką. Ale ja wam nie wiem, czy dojdziemy do tego domku, który musiałem pokazać, bo ostatnio jeździłem tam motorem właśnie. Ale jeśli dojdziemy, wam pokażę domek. Ja byłem zaskoczony. Jechałem tam wieczorem. I wiecie, co założyłem? Widać na zewnątrz to, co dzieje się wewnątrz. Dom zrobiony z dech. No trudno nazwać dom. To jest taka szopa, na zewnątrz jest antena satelitarna i właśnie tak mieszkają ludzie. I ci ludzie uważają się za szczęśliwych. Pytanie dlaczego? Dlaczego w Europie ludzie, którzy, większość ludzi w Europie, czy w Polsce tym bardziej, mieszka znacznie lepiej niż większość ludzi w Paragwaju. Naprawdę. Dlaczego ludzie w Polsce są ciągle nieszczęśliwi, narzekają i im się wydaje, że jak będą mieli więcej, to znaczy, że będą szczęśliwsi. Niekoniecznie. Poziom szczęścia, jak się okazuje, nie zależy od tego, ile posiadasz. Możesz być milionerem, być nieszczęśliwym, ale możesz być człowiekiem, który żyje z dnia na dzień, tak jak większość Paragwajców. I są szczęśliwi. I autentycznie oni nie udają. Oni naprawdę są szczęśliwymi ludźmi. Ja myślę, że to wiele zależy od nastawienia, od tego, czego człowiek oczekuje od życia.
To jest pierwsze. Po drugie, to zależy również od tego, czy porównujesz się do kogoś, czy żyjesz swoim życiem. Bo jeśli żyjesz i porównujesz się, to w tym momencie, no to słuchajcie, no dzieje się to, tak się dzieje. Ludzie starają się żyć dla kogoś. Zamiast tego, żeby żyć swoim życiem. Miej swoje cele. Bądź lepszym od swojego modelu, kim byłeś wczoraj. Nie porównuj się do tych, którzy tobie się wydawają, że są gorsi albo lepsi, bogaci albo biedniejsi. Stawiaj swoje cele. I zastanów się, dlaczego są potrzebne tobie pieniądze do realizacji celów. Nie rób tego dla ludzi. Nie kupuj samochodu dla ludzi. Nie ubieraj się dlatego, żeby wywrzeć wrażenie. Po prostu, lubisz wyglądać schludnie, lubisz mieszkać komfortowo, lubisz jeździć bezpiecznie, zrób to. Zrób to. Twój standard życia nie powinni określać inni ludzie, ani moda, ani inne sprawy. Hola, ¿qué tal? No i słuchajcie, właśnie tak jest. Idę sobie, spaceruję, wszyscy machają tobie rączką. Hola. A ja jednak chcę pokazać wam domek. No właśnie, jeden jest tam z daleka, nie wiem, czy można dojść, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I tam mieszka kolejna szczęśliwa osoba. Naprawdę, to jest zdziwienie. Kiedy ja widziałam domki, gdzie tak naprawdę, wiecie co, mieszka osoba, której życie jest całkowicie widoczne na zewnątrz, no bo dechy nawet nie są blisko siebie, ale ma tam antenę satelitarną, ma nawet klimatyzację i słuchajcie, czasami stoi samochód obok tego. I patrzysz, ludzie korzystają z współczesnych sprzętów, oni są zadowoleni. To są miejscowi aborygeni, może tak powiedzmy na nich. To są Indianie, którzy mówią przeważnie w języku Guarani. No tam za mną, nie wiem, czy będzie widać, stoi domek. Autentycznie drewniany, ale tamten jest porządny. Tamten jest porządny, ponieważ widzę, że dechy są dobrze leżą. A to wcale też nie znaczy, że ci ludzie są tacy byliacy, robią na wszystko, na odwal się i tak dalej, bo tak może być. Oni po prostu zrobili sobie dach nad głową, zabezpieczyli najważniejsze potrzeby. Tak jak kiedyś mieszkali w takich szałasach, teraz mieszkają w takich szałasach współczesnych. Mają pracę, przy tym nie gwarantowano, to nie ma etatów. Takich jak, no ma, przepraszam, są etaty, ale one się różnią. Nie ma ZUS-ów tutaj. Naprawdę. Tu jest, jeżeli u ciebie pracownik pracuje u ciebie na twoim terenie więcej niż rok, to już będziesz płacić do niego, za niego ubezpieczenie państwu, znaczy jemu tak naprawdę. Będziesz go utrzymywał, znaczy uważaj, kogo zatrudniasz, tak? Bo może zażądać i będziesz po prostu go później utrzymywał. Nie daj Boże, gdzieś tam nogę sobie złamie na twoim terenie, czy jakąkolwiek inną krzywdę poniesie, no to w tym momencie będzie problem. Tutaj wam pokażę, to z roślinka. To jest roślina, która jest bardzo popularna w Paragwaju. Wygląda trochę podejrzanie, prawda? A to jest manioka. Z bulw tej rośliny utrzymuje się lud. W Paragwaju nigdy nie było prawdziwego głodu. No chyba, że była wojna. Kiedyś tam walczyli z Argentyną i innymi krajami o niezależność, to może wtedy. Ale normalnie nigdy nie było głodu, bo ta roślina ich ratuje. Ona ma dużo składników odżywczych. Bardzo dobra w smaku. Jest troszeczkę przypomina polskie ziemniaki, czyli pyry. Natomiast ja jednak wolę pyry. Ale co jest tak czy inaczej, to zakręcę sobie tutaj na boczek. Pokażę wam. Zwykła wiejska. No to jest faktycznie, to są przedmieście miasta tak naprawdę. Tak mieszkają ludzie. Tak? Proszę bardzo, kolejny domek. Taki sobie domek. Jakieś 6 na 3 metry, czyli 6 na 4. Im wystarczy. Nie wiem, czy znajdę jakiś inny domek. Tak właśnie bananowce rosną tutaj luzem, tak? Tak jak chwasty. Banany, wiecie, że to nie jest drzewo. To jest bylina wieloletnia. I z tego pnia, który w tym roku owocuje, wychodzi wielka taka kiść bananów, kilkadziesiąt kilogramów czasami może być. Ją się ścina, pień się ucina w tym pniu z korzeni. No spokojnie, spokojnie. Tak. Tranquilo, tranquilo. No, właśnie widzę tam dalej jakiś domek. Może właśnie będzie taki mały, o którym chciałem wam pokazać. Tak czy inaczej, zauważyłem i uczę się od tych ludzi, że prawdziwy poziom szczęścia i zadowolenia nie zależy od tego, ile masz na koncie, czy nie masz w ogóle. Większość tych ludzi nie mają nic, żyją z dnia na dzień. Zależy od twojego nastawienia. A poziom twojego życia zależy od celów, które ustawisz. Przy tym ma być to twój poziom. Nie ich, nie jego, nie po to, żeby zaskoczyć, nie po to, żeby kogoś przekonać, że jesteś naprawdę cool. Po co? Dla kogo to robisz? Zadbaj o swoich dzieci, o swoją rodzinę, zadbaj o to, żebyś ty mógł realizować swoją misję życiową, żebyś ty mógł się spełnić, mógł służyć innym ludziom, dostawać tego tytułu szczęście, radość. A jak się mówi, szukajcie najpierw tego, co jest w górze, tak? Co jest celem twoim, do czego jesteś powołany, wszystko inne będzie ci dodane. Nie wiem, czy mnie widać, akurat słońce jest z innej strony, ja tak w cieniu trochę idę.
Ale chyba widzicie tutaj te tereny. Tak właśnie, zwykłe wiejskie tereny. O, pokażę wam domek. Chociaż nie jest drewniany, ale jest to domek no maluteńki dosłownie. No ja nie wiem ile on ma metrów. I tam mieszkają szczęśliwi ludzie. Jak mieszkaliśmy w Asuncion, stolicy, przez parę miesięcy na początku, to powiem wam, że tak naprawdę była taka sytuacja, że my widzieliśmy domki bez okien, bez drzwi, 3 na 5, nie gdzie, 3 na 3 metry, 3 na 2 metry, mieszka po kilka osób, nawet czasami dużo, wieloletnia rodzina. No i co, i mieszkają i nic. Hola, kieta. No, mieszka tam rodzinkę, proszę bardzo, paragwajska. No. Bienvenido a Poland! No, zobaczcie. Mieszkają, mała rodzinka. Super. Szczęśliwi ludzie. Kolejna rodzinka. Machają rączką właśnie. Tak. Malutkie domki. No właśnie nie ma. Tu jest kolejny domek. Właśnie. Taki drewniany. Ale ten akurat też jest zadbany. Nie będę szedł daleko, bo tu jest troszeczkę kawał drogi przyjść jednak. Ale zobaczcie. Tam stoi domek. To jest domek. To nie jest szopa. To jest domek. Pomalowali sobie ładnie. Żyją, mieszkają szczęśliwi ludzie. W związku z tym, i to wcale nie wyglądają z zacofanych, ładnie się ubierają, są zadbani. Co jest najciekawsze, że to nie mieszkają bezdomni, nieumyci, źle pachnący ludzie. Nie, to mieszkają ludzie, którzy się myją. W takich warunkach znajdują sobie możliwość, żeby umyć się, wyprać się. Piorą w rzekach, piorą w jakichś stawkach, gdziekolwiek znajdą jakiś stawek, to piorą rzeczy, żeby po prostu, żeby było tak jak należy. To jest Paragwaj. Więc jeżeli chcecie być najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie, wcale nie musicie jechać do Paragwaju. Po prostu zastanówcie się, czego wy oczekujecie od życia. Po co depczecie ziemię? Po co w ogóle jesteście? Co was uszczęśliwi? I odpowiedzcie na to pytanie dzisiaj, ponieważ dzisiaj wszystko może się zmienić. Dzisiaj możesz zostać szczęśliwym człowiekiem. Nic się nie zmieni może na twoim koncie od razu, nic się nie zmieni wokół ciebie, warunki mieszkaniowe się nie zmienią, ale możesz dzisiaj docenić, dostrzec i już być szczęśliwym człowiekiem. I to będzie pierwszy krok do twojego lepszego jutra, ponieważ już dzisiaj będziesz szukał możliwości, żeby ceniąc to, co masz, podnieść się na stopień wyżej, aby móc służyć innym ludziom, aby móc, podnosząc swój standard życia, pomóc swojej rodzinie. Nie dla kogo, znowu powtarzam, nie dla tego, żeby ciebie ocenili i stwierdzili według tego, co nosisz na sobie albo czymś jeździsz, jak wartościowym człowiekiem jesteś. Bo twoja wartość nie określa się w ilościach zer po jedynce po prawej stronie. Twoja wartość określa się tym, co zostawisz po sobie w tym świecie. Na kogo wpłyniesz, czyje życie odmienisz. Czasami możesz odmienić swoje życie i twój przykład będzie tak mocny, tak niesamowity, że spowoduje, że wpłyniesz na życie mas innych ludzi. Że oni zobaczą, że skoro ty to zrobiłeś, to oni to zrobią. A teraz wam pokażę, tak jak obiecałem, parę drewnianych domków. Tu jeszcze są dobre domki. Tu mieszka w miarę zamożna rodzina, nawet z cegły jest zrobiony. Tam jeszcze jest biedniejsza, z drewna. Tak. Ale słuchajcie, sąsiedztwo jednych drugich nie przeszkadzają. Bo to jest obok, zupełnie jest domek zrobiony z desek, który wy nawet nie wiem, czy na opał byście oddali. Mieszkają ludzie, tak? Szczęśliwi, mają motor. Mieszka tu cała rodzina, kilku dzieci, tak? Mieszkają tutaj, są szczęśliwi, są zadowoleni z tego, co mają i naprawdę cenią to, co mają, bo jest to swoje. Zobaczcie. Mieszkają w domku, gdzie nie ma okien, po prostu są takie okiennice, gdzie nie ma mebli, tak? I to w kraju, gdzie są również milionerzy, w kraju, gdzie jest piękna przyroda, gdzie banany rosną, soja, awokado, mango, wszystko co chcesz, tak? Ziemia jest bardzo żyzna, ale również w kraju, gdzie jest ogromne zróżnicowanie poziomów życia. Ludzie wybierają sobie poziom, wybierałem sobie styl i nie zazdroszczam sobie nawzajem. Cieszę się. Nie jest tak, że ciebie odbierają według tego, jakim samochodem przejechałeś albo w jakich ciuchach się chodzisz na co dzień. To jest mało, to jest nieznaczne. To nie ma sensu na to zwracać uwagę. Więc twoja wartość
nie polega na tym, w co się ubierasz,